Witam was bardzo serdecznie w Age of Civilizations 2. Widzimy się ponownie na scenariuszu Karola, czyli kampania Polska 1936. No i dzisiaj kolejny odcinek na tym scenariuszu, który, przypominam, możecie pobrać na naszym Discordzie. I ogólnie to jest scenariusz, który odpalamy na modzie Addon Plus. No my tutaj akurat moda nie mieliśmy wgranego, także kontynuujemy sobie tutaj ową grę. Mamy rok obecnie 1949 i tak naprawdę jesteśmy po II wojnie światowej. Tutaj już walki się zakończyły. Wynik tak naprawdę mogliście poznać w poprzednim odcinku. Ja tylko tutaj przypomnę, że Związek Radziecki został podzielony między różne kraje. Różne kraje tutaj sobie zagarnęły część ziem rosyjskich. No i tak naprawdę Rosja jest państwem, które jest obecnie, no tak naprawdę, biedne. W zasadzie to jest cały czas Związek Radziecki, ale tutaj już została tak naprawdę tylko Rosja i parę ziem, można powiedzieć, że tam spoza Rosji, czyli na przykład z Białorusi, czy też może częściowo Ukrainy, ale tak naprawdę no nie ma to dużego znaczenia. Jeżeli byśmy chcieli, no to teraz tak naprawdę moglibyśmy nawet Związek Radziecki pokonać. Co się działo na zachodzie? Niemcy przegrały wojnę, no i zostały tutaj podzielone na strefy wpływów. Tutaj Francuzi włączyli część Niemiec do własnego państwa. Kanadyjczycy, czyli oczywiście sojusznicy Wielkiej Brytanii, wasale Wielkiej Brytanii w zasadzie, zajęli północ. Tutaj jeszcze sami Brytyjczycy też coś zagarnęli dla siebie. No a także powstały dwa państwa, czyli Niemcy, można powiedzieć, że wschodni Niemcy, a także Bawaria tutaj w centrum. No i tak naprawdę to są państwa, które można byłoby teoretycznie spróbować zająć. No tutaj Włochy zostały też podzielone. Wielka Brytania, zostało utworzone księstwo Salerno także. Więc nie wiem, czy tutaj w ogóle Włochy jeszcze gdzieś się utrzymają. Chyba że gdzieś tam w koloniach możliwe. No ale szczerze mówiąc nie wiem. Nie widzę tutaj za bardzo Włochów, więc prawdopodobnie państwo włoskie tutaj też przestało istnieć. No sami zobaczcie, mają zero prowincji, także nie mają żadnej prowincji jak na ten moment. Jesteśmy po zakończeniu II wojny światowej, a jak wiecie, każdy taki konflikt mocno wyniszcza. No i tak też u nas jest dosyć spore wyczerpanie wojną, 26,7%. No teraz będzie trzeba poświęcić tutaj kilka lat na spokojną odbudowę państwa polskiego właśnie po wojnie, ponieważ w czasie wojny też sporo strat tutaj odnieśliśmy, walcząc najpierw na froncie zachodnim z Niemcami, później na froncie wschodnim ze Związkiem Radzieckim. Było naprawdę gorąco, ale udało nam się nasze państwo uratować wraz tutaj z naszymi sojusznikami. Więc oczywiście poświęcimy ten czas, myślę, że też z pewnością na inwestycje. No, zagarnęliśmy trochę ziem, więc tam też jakaś asymilacja się przyda. Można pobudować warsztaty, farmy w wielu różnych prowincjach, by nasze państwo mogło tutaj jeszcze bardziej się rozwijać. Samego Międzymorza jako tako raczej nie utworzymy, ponieważ no, potrzebowalibyśmy tutaj ziemie bałtyckie, jeszcze Czechy, czyli w zasadzie to są Niemcy i Bawaria, trochę ziem na południu, a przecież to są nasi też tutaj sojusznicy. Parę państw tutaj jest naszymi sojusznikami, dokładnie Litwa, Łotwa, Estonia i Węgry, i tworzymy Międzymorze nie jako jedno państwo, ale jako sojusz, a więc tak naprawdę tutaj połączona siła, która stanowi naprawdę znaczącą siłę w środkowo-wschodniej Europie. To jeszcze możemy zobaczyć, że Rumunia jest królestwem podległym Litwie, mamy także wolne gospodarstwo mołdawskie, także powiem szczerze, że tutaj w tej historii alternatywnej ciekawie nam się granice ułożyły. Wiadomo, tutaj na zachodzie nie zawsze wszystko wygląda ok. Jeszcze tutaj Wielka Brytania walczy z Francją, o proszę, a więc rozpada się sojusz brytyjsko-francuski. No i zobaczcie, że mamy naprawdę sporą wojnę na zachodzie. Mamy naprawdę bardzo dużą wojnę na zachodzie. No tego bym się nie spodziewał. Myślałem, że po tej II wojnie światowej na świecie będzie zdecydowanie spokojniej, a zobaczcie, że tutaj walczy Francja, walczy Wielka Brytania, jeszcze Węgry tutaj walczą z Portugalią, o dziwo, okej, ale także z Jugosławią, to myślę, że jest tutaj bardziej istotnym konfliktem. Litwa także walczy z Jugosławią, no my do wojny z Jugosławią się tutaj nie włączaliśmy, ale jak sami widzicie, Jugosławia zostaje tutaj pokonana, no i traci dosyć sporo ziem. No okej, ja myślę, że my moglibyśmy się tutaj zająć wschodnimi Niemcami,
No, możemy przeprowadzić odwet za to, że zostaliśmy tutaj przez Niemców zaatakowani. I właśnie w ten sposób rozpoczęła się II wojna światowa 1 września 1939 roku. Teraz tak naprawdę mamy okazję się odegrać, no i dodatkowo zająć tutaj jeszcze trochę ziem wschodnich Niemiec. Wypowiadamy im zatem wojnę. Stolica tych wschodnich Niemiec znajduje się w Chociebużu, no bo Berlina oni nie posiadają. Berlin należy tutaj do Kanady, która zajęła właśnie owe miasto po II wojnie światowej, czy w zasadzie w trakcie II wojny światowej. No i później oczywiście to wszystko było dzielone. Okej, no to my tutaj skutecznie postaramy się zająć te ziemie niemieckie. Na pewno podzielimy trochę armię, żeby tutaj mogło to zostać sprawnie przeprowadzone. Naszym celem jest tak naprawdę zajęcie wszystkich niemieckich miast, wszystkich niemieckich prowincji w krótkim czasie, łącznie z Chociebużem, które tutaj właśnie stanowi tak naprawdę stolicę tych wschodnich Niemiec. No i zobaczcie, że nasz podbój tutaj postępuje niezwykle szybko. Zajmujemy wszystkie te niemieckie ziemie po kolei, no i prawdopodobnie Niemcy nie będą mieli tutaj tak naprawdę nic do gadania, no bo zobaczcie, że zajęliśmy im dosłownie wszystko, co mogliśmy. No i tym samym włączamy te ziemie bezpośrednio do polskich granic. Zaraz tutaj zobaczymy, czy starczy nam gwiazdek na wszystkie prowincje, ale wszystko wskazuje na to, że tak, możemy zająć tutaj wszystkie prowincje, więc włączamy je tutaj bezpośrednio do Polski. No i wiadomo, teraz jeżeli chodzi o pieniądze, no to może nie będziemy stali jakoś najlepiej. Będzie trzeba trochę armii tutaj rozwiązać, bo aż tak duża armia nam potrzebna nie jest, żebyśmy mogli tutaj trochę sobie tych ziem poasymilować. No bo wiadomo, teraz tutaj stabilność nie jest wysoka. Zatem zajmujemy się tutaj rozwiązaniem tej armii. No i zaraz powinniśmy tutaj ponownie wyjść na plus. Estonia ma zamiar gdzieś tam walczyć na północy z Norwegią. Szczerze mówiąc, ta wojna nie jest nam do niczego potrzebna. Nie mamy tutaj... nie widzę tutaj powodu, żebyśmy mieli włączać się do tej wojny. A na zachodzie Francja przegrywa, więc wielkie Imperium Brytyjskie tutaj rośnie w siłę. Zobaczcie, że Francja tutaj... Wszystkie ziemie francuskie w Europie chyba zostały już zajęte przez połączone siły brytyjskie i kanadyjskie. A Kanadyjczycy to oczywiście wasale Wielkiej Brytanii, więc można powiedzieć, że to wszystko jest wielkim państwem brytyjskim, no, które tutaj niesamowicie się rozwinęło i stanowi teraz największą potęgę na świecie, no może razem ze Stanami Zjednoczonymi. Zaraz zresztą możemy sobie to porównać. Wielka Brytania, 616 prowincji, 227 tysięcy ekonomii ponad. Stany Zjednoczone mają dużo mniej tych prowincji, ale niewiele mniej ekonomii, także no tutaj monarchia brytyjska jest trochę lepsza od Stanów Zjednoczonych, patrząc pod względem ekonomicznym. Zatem no z pewnością tutaj Wielka Brytania i Stany to są dwie największe potęgi obecnie na świecie. A przypomnijmy, że tutaj jeszcze jest Kanada, która sama w sobie posiada 225 prowincji, no i jest tutaj wasalem Wielkiej Brytanii. Dalej w rankingu mamy Brazylię, Francję, Japonię, Turcję, Iran, Chińską Republikę Ludową. O, też mamy kolonię francuską, czyli Indochiny francuskie. No i dalej możemy zobaczyć kolejne państwa. My tutaj znajdujemy się zaraz za holenderskimi Indiami Wschodnimi, a więc też kolonią. Ale jesteśmy na przykład przed Mongolią, Portugalią, czy Arabią Saudyjską, Szwecją, Kamerunem brytyjskim i różnymi innymi państwami. Na Bliskim Wschodzie napięta sytuacja. No skąd to znamy? Zobaczcie, tutaj Iran prowadzi obecnie walki z samym Imperium Brytyjskim, z Turcją, a więc tam na Bliskim Wschodzie no jest gorąco, trzeba przyznać. Walki tutaj są prowadzone, zobaczymy, jaki będzie ich finał. No to pora chyba tutaj zrekrutować na nowo armię. Nie wiem, czy będę planował jakiś atak w najbliższym czasie, ale żeby chociaż armię posiadać, co też pozwoli nam tak naprawdę tutaj rzucać ultimatum na różne inne państwa. No kiedy mamy armię, no to zdecydowanie lepiej jest. Można się po prostu czuć bezpieczniej. A zobaczcie, że mamy wojnę z ZSRR i z Bawarią, a więc Związek Radziecki tutaj nie odpuszcza. No oni za bardzo po tej wojnie nie zdołali się odbudować jak na razie. Natomiast Bawaria to jest to małe państwo, które powstało po rozpadzie III Rzeszy, po rozpadzie Niemiec.
No i co my tutaj zrobimy? No na pewno zrekrutujemy trochę wojska przy granicy z Bawarią. Mam nadzieję, że oni nie będą mieli jakichś dużych sił i że sobie po prostu poradzimy z taką armią, jaką tutaj możemy obecnie zrekrutować. A nie wiem, jak będzie na wschodzie. Tam nie mamy żadnej armii i będzie trzeba tam z pewnością wysłać wojsko w trybie jak najszybszym. No, bo tutaj już Związek Radziecki wkracza na nasze ziemie, a tak z zaskoczenia bym powiedział, bo no też nie podpisywaliśmy może żadnych paktów ani agresji, mimo wszystko nie spodziewałbym się, że Stalin będzie już tutaj tak szybko chciał nas zaatakować, bo przypomnijmy, że niedawno jeszcze walczyliśmy w wojnie przeciwko sobie, no ale tutaj jak widzę, Rosja nie chce odpuszczać. Okej, teraz nawet nie mamy na tyle punktów ruchu, żebyśmy mogli tutaj walczyć na wszystkich frontach naraz, żebyśmy mogli tam posyłać nasze wojsko i zdobywać kolejne prowincje, ale zaraz powinno być to możliwe. Okej, tutaj trzeba najpierw zabrać to, co nam Rosja wcześniej odebrała, czyli w zasadzie te ziemie tutaj odzyskać. Decydujemy się na zaciągnięcie tutaj kilku pożyczek, żebyśmy mogli tutaj zrekrutować sobie trochę wojska, które może nam się przydać do walki chociażby właśnie z Bawarią. No bo tutaj atak Bawarii był, powiem szczerze, że niespodziewany. Ja nawet tutaj jakąś armię formowałem, ale nie spodziewałem się, że właśnie Bawaria wyczuje może jakieś zagrożenie i postanowi sama pierwsza zaatakować, chociaż nie planowałem tak naprawdę ataku na Bawarię. Raczej bym Bawarii nie atakował. Prędzej już jak coś, to bym wysłał ultimatum. Tutaj ze Związkiem Radzieckim jest o tyle komfortowa sytuacja, że mamy tak naprawdę tutaj tylko jeden taki przesmyk graniczny, bo na północ jest Łotwa, na południe Turcja, więc wojska ZSRR mogą przedostać się tak naprawdę tylko tędy, no chyba że otrzymają od kogoś dostęp wojskowy. Zatem będziemy tutaj starali się bronić tej cieśniny, no i potem ewentualnie przesunąć się tutaj trochę do przodu, może zająć jakieś ziemie, chociaż nie wiem też, czy będziemy tutaj wkraczali na cały teren Związku Radzieckiego. Czy w ogóle uda nam się dotrzeć do Moskwy? To się jeszcze zobaczy. Bawarskie ziemie są tutaj zajmowane. Chyba Bawaria straciła przed chwilą większą część tej swojej armii, którą posiadała. No i zobaczcie, że tutaj nacieramy na kolejne miasta, na kolejne prowincje, które do Bawarczyków należą. No i zaraz tak naprawdę ten twór państwowy zostanie przez nas w całości podbity. Na wschodzie tutaj gromadzimy coraz większą armię właśnie na tym przesmyku granicznym, na którym prawdopodobnie będziemy się bronili, a później możemy trochę tutaj spróbować podejść do przodu. Okej, Bawaria zostaje zajęta. No i zobaczcie, tym samym mamy trochę punktów wojennych. Możemy sobie zająć tutaj parę prowincji, ale możemy także zwasalizować to, co zostanie. Więc zajmiemy sobie parę prowincji, tutaj jakąś granicę ustalimy. Okej, myślę, że taka granica może być odpowiednia. A z reszty prowincji tutaj zrobimy sobie jakiegoś wasala. No zobaczcie, że tam tutaj na wschodzie już Związek Radziecki nadal stara się atakować. No i teraz tutaj takie państwo bawarskie jest naszym wasalem. Posiada zaledwie kilka prowincji, więc raczej nie jest szkodliwe. No a granica Rzeczpospolitej prezentuje się następująco, naprawdę bardzo okazale. Okej, gromadzimy teraz tutaj całą armię na wschodzie. No i tak naprawdę walczymy tutaj ze Związkiem Radzieckim. Szczerze mówiąc, ja bym chciał tutaj z Wielką Brytanią, może nie sojusz, bo z sojuszem będzie ciężko. Mamy sprzymierzeńców, których Wielka Brytania za bardzo nie lubi. Natomiast pakt o nieagresji moglibyśmy tutaj z Brytyjczykami i z Kanadyjczykami podpisać, żeby nie było jakiejś wojny zaskoczenia tutaj nagle, bo oczywiście nie chcielibyśmy takiego konfliktu. Na pewno nie chcielibyśmy tutaj walczyć z Brytyjczykami. Dobra, udało nam się tutaj kilka prowincji rosyjskich zająć. Zobaczcie, że nawet nam to wychodzi i także tutaj Łotysze, Litwini, Estończycy pomagają nam w tej wojnie, a więc tutaj sami włączyli się do tej wojny, tak naprawdę ich nie zapraszaliśmy. Sami się włączyli, no ale jeśli już chcą pomóc, no to mogą tutaj zaoferować nam swoją pomoc właśnie w przejmowaniu ziem, które tutaj Związek Radziecki ma w swoim posiadaniu. No i co? Znowu chyba będzie wyścig. Znowu chyba będziemy mieli tutaj wyścig. Kto pierwszy dotrze do Moskwy? No postaramy się, żeby to była Polska. Żeby to teraz Polska mogła
tutaj zdobyć Moskwę. No i już za moment tutaj dotrzemy do Moskwy. Proszę Państwa, Polacy wkraczają do Moskwy kolejny raz w historii. Tutaj zajmujemy Moskwę. No tutaj mamy historię alternatywną akurat w tym wypadku, ale jak myślę, że już dobrze słyszeliście z historii, nie jest to pierwszy raz, kiedy Polacy zdobywają Moskwę, kiedy Polacy tutaj wkraczają do rosyjskiej stolicy. No i zobaczcie, że Związek Radziecki tutaj traci coraz więcej ziem. Czy to będzie ostateczny upadek ZSRR? Jest to bardzo możliwe, ponieważ oni tutaj już tak naprawdę nie mają czym się bronić. Nie mają ani wojska, ani ekonomii. Tracą także prowincje, więc mają tak naprawdę tutaj jeszcze trochę takich pustych terenów tak naprawdę. No bo co tutaj mają tak naprawdę poza jakimiś oddziałami, no to te tereny niczego tak naprawdę więcej nie oferują. Tutaj jeszcze są na południu jakieś ziemie, niedaleko Morza Kaspijskiego. Nie wiem, czy uda nam się tam dopłynąć, a może na przykład jakieś inne państwa tutaj zaatakują i ostatecznie przejmą te ziemię. Jest to możliwe. No, Francuzi zostali z Europy wyparci, tutaj znajdują się tak naprawdę w Rosji. Zobaczcie sami, że w samej Europie Francji już nie ma, jest okupowana przez Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Te tereny zostają, jak już widzicie, zajęte tak naprawdę w całości. Także jedyne, co nam zostaje tutaj jeszcze do przejęcia, to te południe. To są te tereny ZSRR na południu, całkowicie na południu, które tak naprawdę, no, ekonomii już praktycznie nie mają. To są tak naprawdę już tylko jakieś pozostałości kultury radzieckiej. No, tylko pytanie, czy my tam jesteśmy w ogóle w stanie dopłynąć. Obecnie nie, musielibyśmy tutaj wybudować port. Nawet nie wiem, czy my to zdołamy przejąć. Także może jeszcze chwilę poczekamy. No, być może ktoś się skusi i przejmie te tereny, na przykład Iran albo Xinjiang tutaj. Nie wiem, kto będzie na to chętny. No i jak się można było spodziewać, tutaj na południu Rosja także zostaje, te rosyjskie ziemie także zostają zabrane. Zobaczcie, że tak naprawdę chyba Związku Radzieckiego już nie ma. Ile oni mają jeszcze? 5 prowincji? To gdzie oni się skryli? Nie wiem, zaraz ich może tutaj gdzieś znajdziemy. Tutaj mają jedną prowincję, tam gdzieś po środku ziem tureckich, które myślę, że tam Turcja zaraz zajmie. No i pewnie jeszcze mają tutaj jakieś pojedyncze prowincje. O, zobaczcie, tam gdzieś w Azji. Tutaj też coś jest. Myślę, że te inne państwa te prowincje za chwilę powinny zająć. No i ZSRR na mapie tak naprawdę już nie ma. Została im zaledwie jedna prowincja gdzieś tam w Azji. O, tutaj jeszcze mają jedną prowincję, pewnie Francja albo tutaj jakieś państwo Selkupów. Selkupowie tutaj są. Może sobie te prowincje zajmą. Tak czy tak myślę, że możemy to już ostatecznie określić upadkiem Związku Radzieckiego. No i teraz dzielenie. My tutaj w tej wojnie mamy najwięcej warscora, więc naturalnie zajmiemy tutaj najwięcej. Zobaczymy tak naprawdę, ile uda się zająć, bo Związek Radziecki jednak w jakiejś formie przetrwa. Jakoś tutaj będzie trwał, ale my sobie zajmiemy trochę tych ziem na wschodzie, trochę tych prowincji po prostu sobie do naszej Polski włączymy. No i takie będą granice naszego państwa. Powiem szczerze, że dosyć ciekawe. Dla niektórych mogą się wydawać dosyć śmieszne tak naprawdę. No, no zobaczcie, jak te granice wyglądają. Wysyłamy tutaj takie żądania. No i tak wygląda Polska po wielu, wielu wojnach. Ale mimo wszystko Polska to jest silne państwo, trzeba przyznać. No a tutaj zobaczcie, Turcja walczy z Estonią. Ohoho, wojna z Turkami. No, Turcja jest tutaj silna, jest silniejsza od nas. Zarówno pod względem prowincji, jak i ekonomii. Nie będziemy brali udziału w tej wojnie. No tutaj nie będziemy tak naprawdę tym bałtyckim państwom pomagali. Węgrom też nie. Chodzi tylko o to, że no tutaj nie możemy sobie pozwolić na wojnę z Turcją mimo wszystko. Ale i tak do tej wojny zostajemy włączeni, okej. I tak nas włączyli do tej wojny. Chociaż nie chciałem tej walczyć, no to wojna i tak będzie miała miejsce. Ale może tutaj Turcja ominie nasz kraj, nie będą do nas wkraczali. Mimo wszystko zrekrutować armię przy granicy tak czy tak na pewno trzeba. No bo tutaj można obawiać się ataku. No a my sami do tej wojny zostajemy tutaj wciągnięci przez naszych sojuszników, a więc jest wojna z Turcją. Razem z Węgrami tutaj odbijamy Bałkany. No i zobaczcie, że idzie nam to jak na razie całkiem dobrze.
ale będziemy potrzebowali na pewno posiłków, a więc już tutaj w Krakowie, w Warszawie, także w paru innych większych miastach jest armia rekrutowana. No i walczymy tam na Bałkanach. Jakieś prowincje zajmujemy, zobaczcie, że nie idzie nam to tak źle razem z naszymi sojusznikami. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że z Turcją wygrywamy, że tutaj z Turcją sobie radzimy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czy będziemy tutaj w głąb Turcji tak naprawdę wchodzili. Tam Litwa, no, potężna Litwa tutaj. Na tym scenariuszu historia potoczyła się w ten sposób, że te kraje bałtyckie są naprawdę silne, są naprawdę potężne. Litwa, Łotwa, Estonia to są duże i bogate państwa, czego może nie do końca można było się spodziewać, no bo raczej historia nam tego nie prezentowała, że tutaj Litwa była wielka, no chyba, że mowa o tej Litwie, kiedy była Rzeczpospolita Obojga Narodów, ale no to zdecydowanie inne państwa, więc tutaj raczej nie ma co nawet porównywać. Kto by się spodziewał Polaków w Grecji? No ale tutaj wyruszamy na podbój ziem, które kiedyś należały do Greków, obecnie do Turków, ponieważ Grecja jako suwerenne państwo nie istnieje. No i Polacy też będą mieli swoje ziemi prawdopodobnie w Grecji po tej wojnie. Okej, tutaj część lądową tak naprawdę zajęliśmy w całości. Łotysze tam walczą na jakichś wyspach. No my też możemy na przykład spróbować zająć Kretę, spróbować zająć Rodos. Może akurat nam się to uda. No i też inne wyspy tutaj, które należą do Turcji, możemy zajmować, a zobaczcie, że tam już w Turcji Węgrzy, Łotysze sobie radzą, Litwini także. No i dają radę, co mnie naprawdę, szczerze mówiąc, zaskoczyło. Jeszcze tam jakaś wojna z Hiszpanią, ale nie, z Hiszpanią to ja nie chcę akurat walczyć. Nie widzę nawet zupełnie takiej potrzeby, żeby tutaj z Hiszpanami się mierzyć, a my mamy rebelię w Bawarii, więc coś, czego w sumie się obawiałem. Może nawet nie w samej Bawarii, no w części Bawarii, w tej części, którą włączyliśmy, mamy jakieś powstanie. Spokojnie, myślę, że to powstanie tutaj szybko zażegnamy, bo to nie są jakieś duże siły. Ale no, trzeba uważać. Nie zdążyłem tak naprawdę tych terenów do końca zasymilować. Tam w ZSRR też trzymam armię i myślę, że też warto. ZSRR, dobra, to już nie ZSRR, to jest po prostu, można powiedzieć, że wschód, bo część Białorusi, Ukrainy, Rosji między innymi. Więc myślę, że tam też swoją armię warto trzymać. Na wolnym czasie będzie trzeba to zasymilować. A tutaj Turcja za chwilę ostatecznie przegra. Ostatecznie przegra, no i tak naprawdę tam się skończy cały konflikt, w którym tak naprawdę zwycięży strona nasza, czyli strona Międzymorza. Dobra, tutaj powstanie zażegnaliśmy, a Turkowie za chwilę będą mogli ostatecznie przegrać. No, zobaczcie, że tutaj jeszcze kolejna rebelia. Także za chwilę będzie trzeba też, słuchajcie, sobie trochę armii tutaj odwołać. No i zająć się asymilacją, bo nie mieliśmy nawet na to ani czasu, ani środków. Cały czas tutaj jakieś wojny trwają, nawet po tej II wojnie światowej. Mamy naprawdę sporo wojen. Okej, można spróbować przejść do rozmów pokojowych. No, czego ja bym tak naprawdę chciał? Czego ja bym chciał? Możemy uwolnić jakiegoś wasala. O, na przykład Bośnię i Hercegowinę możemy uwolnić, która może stać się tutaj naszym wasalem. No, już na kolejne państwo by nam tutaj nie starczyło. Okej, no to jest nasza propozycja. No i ostatecznie wojna się kończy. Zobaczcie, ile traci Turcja, ile zyskują inne państwa. My mamy Bośnię, która jest tutaj naszym wasalem. No i także do tego wszystkiego mamy jakąś rebelię na wschodzie. Żeby móc asymilować, jeszcze tutaj potrzebujemy trochę pieniędzy. Więc rozwiązałem tutaj już znaczną część armii. Myślę, że jeszcze można trochę tutaj wojska rozwiązać. No i teraz szybciej zgromadzimy fundusze. Dzięki czemu będzie można asymilować tutaj nasze prowincje. No i już jesteśmy w stanie to robić. A będzie to proces dosyć powolny, bo jednak tutaj zarówno prowincje na wschodzie odebrane Rosji, jak i na zachodzie odebrane Niemcom trzeba asymilować, powinno się tutaj asymilować, byśmy nie mieli jakichś buntów w naszym państwie. No i tak się nasza Polska prezentuje, tak się prezentuje tak naprawdę wielkie Międzymorze, ponieważ zobaczcie, jak wielka jest Polska. Zyskaliśmy tutaj zarówno tereny na wschodzie, jak i na zachodzie. Węgry, które tutaj królują na południu, Bałkany tak naprawdę
też należą w dużej części do naszego Międzymorza Wschód. No to oczywiście jesteśmy my, są państwa bałtyckie, które tutaj dużo zajęły, też nieźle się rozrosły. Także Międzymorze jest tutaj naprawdę potężne, Międzymorze jako wielki sojusz państw w centralno-wschodniej Europie. Jeżeli chcielibyście zagrać na tym scenariuszu, zapraszam tutaj wejść w opis na naszego Discorda, tam jest właśnie link do naszego serwera, możecie wbić. Jest to scenariusz z eventami, jeżeli ogrywacie go na modzie Addon Plus, no to powinno wam wszystko dobrze działać, więc tam was odsyłam. I dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia wszystkim, cześć i na razie.